Siemanko, w piątkowy ranek i dzisiaj lecimy do Białegostoku, ale zanim to zrobimy, no to jeszcze szybko, Paulina zaraz ma angielski, ja jeszcze muszę usiąść niestety do maili, no ale ten vlog będzie z całej wizyty w Białymstoku. Zapraszam do oglądania. Dzidzia, opalasz się? Słońce wyszło, opalasz się, tak. Patrzcie, jaka crazy Paulinka, ma super outfit. Ja dzisiaj będę miała taki czarny. Pokaż się z przodu, baby. Nie mam zamiaru, żebyś pokazywała publicznie, w jakich warunkach ja żyję. Słuchajcie, żeby w ogóle do Białegostoku jechać, to najpierw musimy na LGBT Camp nasze zakupy wypakować, bo jest grubo. Także zobaczcie, ile mamy rzeczy na LGBT Camp. Trochę tego jest. Kartony są. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie o tym, że my tu z Paulinką robimy camp, to właśnie teraz już wiecie, że to już te zakupy trwają, a mamy marzec, słuchajcie, więc... O Jezu, gorąco wiesz. Przyszła Anka. Anka zabiera nasze pieski. Zaraz będzie Billy z Sandrą i lecimy do Białego. Zobaczcie, jaki mamy matching dresików na drogę. Idzie gwiazda, słuchajcie, spóźniona jedyne 40 minut z obsuwy. Sandry jeszcze nie ma, także... Nie ma, jak ona tu schodzi. Tak? To ona poszła na chatę chyba. Kolejna persona, a spóźniona jedyne 30 minut, bo stała pod blokiem. Jesteśmy już zapakowani. Ej, ej, bo powiem dla Kornela, kurde! Sandra, nie zdradzaj go! To on się do mnie przyczepił. No, przestań się przystawiać. Także słuchajcie, wciąż w LNL2 zdrady są na porządku dziennym. Przyjechaliśmy na stopa do moich rodziców. Jest mameczka. Siema mameczka, będziesz na vlogu. Dawaj cmoka. Dobra, poznaj, chodźcie, wychodźcie. Paulina, witaj się z teściową, żeby nie było. Jest i piesek. Bardzo szybko przyjechaliśmy, w ogóle 2 godzinki drogi do Białegostoku, więc super, jest esusemeczka. Więc to jest Aśka, to jest Sandra, tu jest Billy. Billy Gebali. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie mówić po polsku. Trochę mówić. O, mamusia zrobiła naleweczkę z wiśni, także tutaj degustacja. No to wasze zdrówko. No, proszę bardzo. Proszę zbić zdrówkę. O, proszę bardzo, ja nie piję. O, tato już nowy trunek przyniósł. Jeszcze tego nie spróbowali, także... Dobry. Dobry. Smakuje ci? Gratulacje, a, dzięki. Podoba wam się nowa nutka? Bo to zbili właśnie nutka. No to przecież trendy. Trendy. Trendy na Podlasiu jesteśmy, trendy. Ale dobre, dobre, bardzo dobre. Dzisiaj, słuchajcie, śpimy w hotelu Merkury. Właśnie idziemy się zameldować i szykować do klubu. A o 19 wbija do nas Justyna, która jest Pauliny make-upistką, a moją koleżanką z liceum, także wjeżdżamy. No idź prosto. Dzień dobry. Mamy rezerwację, Ania, Paulina. Zgadza się wszystko. Yes! Będzie pan na YouTubie naszym. O, bardzo mi miło. Numer pokoju to będzie 322, trzecie piętro, w środku 2 kluczyki. Dobra. Proszę bardzo. Bardzo ładny apartamencik. Oh yeah, pan mówi, że będzie ładny apartament? No to słuchajcie, zaraz wam go pokażemy. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda tutaj recepcja. Panienka zamawia windę? Nie, co ty, ona robi content. Nie ma opcji. Zanim dojdziemy do pokoju, to myślę, że jakieś jeszcze 15 minut tutaj na dole spędzimy. Ha. Drewniane. Albo takie przypominające drewno, albo to jest drewno. Tak, chyba tak. Chodź, to jest drewno. Pierwszy raz się spotkałam, że takie chamskie plastikowe, fajne. Brzydkie. No. Plus do... To jest jakby luksusowo. Yeah! A, soksy! Też mam soksy, ale... O, podwika! Soksy można kupić na mojej stronie www.lvibes.pl. Lokowanie produktu! Dokładnie. Ej, to ty miałaś nosić. To ja miałam nosić? Ja teraz nagrywam, jak biegniesz do naszego apartamentu. Już na sofie. O, ty!
Jak będziecie kiedyś w Merkurym w Białymstoku, to 322 to jest nasz pokój. Słuchajcie, tak w ogóle swoją drogą to jest to moja liczba 22 ulubiona. No i zobaczcie, jak wygląda tutaj pokój. Ja wchodzę na żywioł. Czeka na nas ciasto! Boże, oni wiedzą, co my lubimy. Po prostu oglądali nasze relacje i wiedzieli, że lubimy jeść. No więc tak wygląda pokój. Słuchajcie, mamy tutaj TVX-a, mamy lodóweczkę z napojami. Tutaj patrzcie, jak wygląda. Tutaj design, tutaj mamy sofę. I zobaczcie, jaki ten pokój jest ogromny. Teraz od razu będzie mi się lepiej nagrywało, żeby wam pokazać, ponieważ miałam za blisko ustawiony view w GoPro. Teraz sobie oddaliłam i teraz będzie dużo, dużo lepiej. Więc mamy tutaj ekspres do kawy, wszystko, lodóweczka, cyk, TVX. Tutaj mamy takie designerską sofę, mamy kolejny stoliczek. Tak wygląda nasze łoże z takim oto obrazem. Pewnie Podlasia. No i jeszcze robimy tour oczywiście łazieneczki, to jest bardzo ważna sprawa. Zapalamy światełko, no i cyk, mamy tutaj kabinę prysznicową. Oczywiście tutaj mamy szampony, odżywki, body wash i tak dalej. No i tutaj mamy, proszę bardzo, ręczniczki, klapeczki, szlafroczki. Ponieważ jutro idziemy na śniadanie, a po śniadaniu idziemy sobie korzystać z tej strefy spa, bo jest tutaj sauna, która nas interesuje. Jak w każdym hotelu musimy zrobić test łóżka. O, jakie wygodne, aż mi czapka z wrażenia spadła. Jeszcze tutaj coś leży na łóżku. Czekoladka, chociaż i tak nic nie przebije tego ciasteczka. Jak mam być szczera, to blok jest dużo, dużo smaczniejszy i w ogóle to nie zauważyłam na początku, że tutaj mamy kolejne drzwi i tutaj jest osobno WC, które wygląda tak. I oczywiście umywaleczka, lustereczko. It's me! It's she! Poznajcie Czarnulę. Czarnula jest moją psiapsi z liceum i będzie dzisiaj robić dla Pauliny make-up, może coś mnie sztachnie, ale wiecie jak jest. Tutaj jest po prostu klasyka gatunku, czyli się nie maluje, ale może jakiś BB cream nałożę standardowo na imprezkę. Zobaczcie! Zobaczcie, jaka profeska ta z krzesłem make-upowym przyjechała. Dobra jest, typiara? Dobra jest! Paulina, jak to zobaczysz, to nie dowierzysz, jakie luksusy w Białymstoku. A jak? Klapki Kubota na basen muszą być. O No i słuchajcie, jesteśmy już gotowe, więc cyk, Paulina ma full make-up i lecimy do lokalu, który nazywa się Patio, gdzieś w centrum i tam sobie zjemy kolację, napijemy się drinka, a później lecimy do klubu Rokoko. Robota skończona, kółka się świecą, słuchajcie, już Justyna ma imprezowy vibe, czyli można pić po robocie. Yeah! I słuchajcie, lecimy teraz na kolację, poznajcie Dominikę, też moja druga psiapsi z Białegostoku z liceum, także lecimy na jedzonko. A w ogóle to Paulina edukuje Justynę, jak się obsługuje Instagram, bo laska w moim wieku, ale trochę skapciała. Jesteśmy w lokalu Patio, właśnie zamawiamy sobie drinki, czekamy na Billiego Sandrę. Są kolejne dwie moje psiapsi z liceum, Asia i Marzenka. Pornstar już wjeżdża, one już są tam na wideo. No i jak widzicie, lokal prezentuje się świetnie. Świetnie.
Poznajcie mojego brata, słuchajcie, rodzonego i moją szwagierkę Martę. Ten vlog będzie miał bardzo, bardzo dużo dzisiaj nowych osobistości, także... Przyjechał Sandra z Billim. Spóźnialscy. Kolejny fish and chips nie podeszło, więc musiała sobie zamówić na deser pizzę. Trudno. Cienka, dobra. A na deser mamy jeszcze... Patrz tu. To jest popcorn. Pokaż magiczną sztuczkę dla naszych widzów. W tym samym czasie mamy tu drino. Słuchajcie, jesteśmy tacy crazy, że idziemy naprzeciwko do Cubano Rococo 2.0. Yo. Zobaczcie, co tam się dzieje. O, jest duże lustro, bardzo mi się podoba. Wizualnie spoko. Są palmy! No i słuchajcie, wróciliśmy do hotelu, mamy buteleczkę, nasza rodzina się świetnie bawiła, także najważniejsze jest to, że spędziliśmy czas dzisiaj z rodziną. No, także to by było na tyle. Paulina, powiedz coś. Pozdrawiamy Białystok. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Białystok, kocham cię. Yes! Także widzimy się w następnym odcinku. Mua!